Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dół i w dzisiejszym odcinku będziemy podsumowywać cały tydzień. Nagrody za ligę weekendową. Tak jak widzicie, paczka specjalna ambasadora Euro. Zobaczymy, kto wypadnie. Masę paczek, które oczywiście pokażę wam te takie najlepsze, żeby to jakoś było tak ładnie to wszystko zebrane. Otworzyliśmy u mnie i u Krystiana też karty Hero, które były przepotężne, więc wszystko zaraz zobaczycie. Wy oczywiście możecie się pochwalić, co ciekawego trafiliście z ambasadora, z Hero i ogólnie, czy coś takiego naprawdę potężnego trafiliście w tym tygodniu. Ja wam to wszystko ładnie złożę w jedną i zobaczycie, co to będzie. Także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentarz i lecimy z odcinkiem. Zobaczmy, co u Krystiana można ciekawego trafić. To do klubu. I... Kurczę, nieźle. Naprawdę dobry wybór. Tylko teraz... Który by mu się bardziej przydał? Mascherano to Mascherano. No to nie jest jakaś duża kwota, ale... Dobra. Kogo się uda drugiego trafić? Krystian mówił, że od razu robimy drugiego, więc... Więc zobaczmy. Bo Mascherano. Przyjdzie czas na... gorszy zespół. No i tu Harikul. Chyba, że pod przepałkę Krystian będzie chciał Morientesa. Raczej nim nie będzie grał. Ale pod przepałkę... Jak znalazł. Kul może grać na dwóch pozycjach. Pod przepałkę, tak? No to dobra. Morientes pod przepałkę. Też będzie. I zobaczmy. Paczka dwóch, 85+. Zobaczmy. Karta specjalna. Taremi? Jest. Karta specjalna jak najbardziej. Ile on teraz ma? 87. Spoko. Karta specjalna zawsze. Zawsze mile widziana. 87 też bardzo ładny do przepałki. No bo nie oszukujmy się. Raczej do tego się nada. Idziemy z drugą paczką. Rzadkich złotych piłkarzy 85+. I... Ach, myślałem, że Cristiano Ronaldo, ale to nie, to Bernardo Silva. Z... Bruno Fernandeszem. No to się teraz portugalsko dobrali. Można? No dwie karty, super. Bardzo ładne. Serwery dzisiaj chodzą, tak jak chodzą. Zobaczmy. Kolejna paczka, 2x85. No to dzisiaj Krystianowi daje. Mohamed Salah. Ładna karta. Naprawdę ładna karta. Mohamed Salah. Do spółki z Markusem Rashfordem. Dobra, zobaczmy kolejną paczkę. Mega paczka. Rzadkich kart. I zobaczmy. Karta specjalna. Rize. Z mega paczki. Wow. Doran Rize. 87. Ta karta naprawdę wygląda świetnie. Ja bym go na SPD widział. No dobra. Podstawowy bohater do wyboru 86. Zobaczmy. Czy odda lepiej niż u Krystiana? Mówi się, że do 3 razy sztuka, więc... Może... I oczywiście napiszcie, co ciekawego wam wypadło. Ja wiem, że tu nic ciekawego nie będzie, ale i tak chciałem spróbować, więc zobaczmy. Du-du-du-du-du. O matka. Bierzemy Ocamposa tylko po to, żeby go przepalić. Cudowny traf. Za 16 tysięcy opłacało się robić. Mamy 20 player pików. Czy oddadzą? No piki zawsze oddawały. Liczę, że walkout na jedną stronę będzie. To by było całkiem fajnie. Ale czy się uda? Tego nie wie nikt. Carvajal. O tutaj na razie to nie jest obfite. 84 i schodzimy. To teraz 78,3 do wyboru. Kovacic. No tak...
Ale spokojnie, czekamy. Agasato. Na tej stronie 2,84. Zobaczymy, jak druga strona nam odda. Zaczynamy Madisonem też 84. Jakiś informik by się przydał. Informy znów są w cenie. Muktor. Zaczynamy podobnie jak tam. Jakiś najniżej oceniony, ale inform. Byłby bardzo mi potrzebny. Unai Simon. Coś się przyciął, nie wiem do czego. Dobra, szukamy dalej. I jest Parejo. Czyli tak jak mówiłem, na jedną stronę jeden walkout powinien być, więc teraz szukamy na tej stronie walkoutu. No na razie to walkout nie wygląda, ale może tutaj. Między tą parą. Müller. Bardzo ładnie się ta kobieta uśmiecha, więc weźmy ją. Ale tu coś jest. Riyad ma... Oh. To zdjęcie Riyada Mahreza wygląda jakby... Wygląda jak chłopaki po live charytatywnym. Dosłownie. Ale mi tu jeszcze trzeba informa. I będę... Delofeu chyba też był na live. Ale my tu potrzebujemy jeszcze informa. I będę bardzo zadowolony. Zaniolo. No to tą stronę kończymy. Myślę, że spoko. 84 są. Szóstka jest. Tutaj jedna czwórka, szóstka, więc jakaś czwóreczka pewnie jeszcze wpadnie. Prawie. Orban. Ale przydałby nam się inform. To by było coś, co by mnie ucieszyło. Czy do końca? Czy będzie ten inform? Na razie to wygląda dość kiepsko. 85. I ostatnia karta. Brak kart specjalnych. Ruben Neves. Niestety nie mam go jak wymienić, wymierzymy tutaj. Więc o 2,84 by były 1,85 i 6. Piki całkiem dobre. Nie ma naprawdę co narzekać. Teraz przechodzimy do paczek. I tutaj mamy... O, tutaj mamy 75. Tu jakby był info, to bym się pośmiał. Nie, niestety nie ma. Pania. Napastnik. Jorge Iglesias. To i tak nieźle. To jest 83. Super, moim zdaniem super. Ale teraz przechodzimy do tych paczek, w którym chciałbym, żeby był inform. Paczka 10 rzadkich piłkarzy 83+. Zobaczmy. Będzie to zwykła karta. A już to będzie kobieta. 89 i karta dynastii. Oj, teraz co? Ale 89 to już jest super. Adji. Powinno być, że jak już karta, która wychodzi druga, jako druga, powinna być przynajmniej równa lub wyższa. To by było jakiś sens miało. Mamy informa. Pięknie. Coś pięknego. Tutaj 89. Fajne, fajne. Jeszcze krosik. Nie, no spoko. Adjin tam bezsensowny, znaczy bezsensowna cena, ale tutaj inform jak najbardziej mnie cieszy. Bawimy się w Deva. Chociaż czekajcie, może go nie będziemy przepalać. Z Busquets i Ruben Neves. Zaraz znajdziemy dla nich miejsce. No i dobra, druga paczka 10 rzadkich piłkarzy 83+. Czy będzie równie dobrze, dobra jak ta pierwsza? Chociaż walkout był. Będzie Parejo. Też podwójny. Jest podwójny walkout. Dobrze. Teraz kto wyjdzie? Bernardo. 88. Super. Jak ta paczka zazwyczaj nie oddaje, tak oddała dwa razy z rzędu. Myślę, że to jest bardzo dobry traf. Dzisiaj sobie ich zaraz przepalimy, ale to jest naprawdę spoko. Bernardo Silva i Parejo. 25 rzadkich brązowych, 35 rzadkich srebrnych i 40 rzadkich złotych kart. Czy można coś z tego trafić, czy to będzie zwykły scam? Na te i inne pytania odpowiemy właśnie teraz. Klikam, odkładam, pada i liczę, że będę miło zaskoczony. Jest to zwykła karta. Będzie to chociaż podwójny walkout. Jest to Odegaard. Yes. Czyli nie będę miło zaskoczony. No niestety.
Podsumowując to wszystko, zapinając w jedną klamerkę, ostatni zryw, czyli paczka specjalnych ambasadorów euro. Jedna karta specjalna piłkarska ambasadora euro. Nie mam tu jakiegoś, co tam bym chciał jakoś bardzo trafić. Po prostu tylko zobaczmy. Wy oczywiście możecie napisać, co ciekawego wam wypadło. Te trafy były, jakie były, więc może chociaż na koniec będzie... Chiesa. Alvin by mi zazdrościł. Federico Chiesa. Dobra. Szkoda, że tylko 84. Ale oczywiście zachowamy sobie tą kartę, bo myślę, że jakieś tam wyzwania będą z tą kartą związane. Federico Chiesa. 4x4. Tempo jest niezłe. Dribbling jest dobry. Strzelanie tutaj, podanie się poprawi. 5 stylów gry. Naprawdę nie jest źle.